Szanowni Państwo, myślę, że to jest takie wyjątkowe głosowanie. Oczywiście mam tu na uwadze nie głosowanie nad programem rozwoju i modernizacji, ale nad tym punktem, o który ten program się poszerzył, czyli o tą przysłowiową, czy umownie nazywaną spalarnię. I od razu jak gdyby nawiążemy do punktu siódmego, bo wiąże się to z upoważnieniem pana prezydenta. Po pierwsze, muszę powiedzieć, że to decyzja była dosyć trudna i to trudna z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że wystąpiła tutaj niesamowita presja czasu, bo zdecydowana większość radnych o sprawie dowiedziała się wczoraj na wspólnym posiedzeniu komisji, gdzie w ciągu kilku godzin, no momentami dosyć ożywiona, żeby nie powiedzieć burzliwa dyskusja miała miejsce. Po drugie, dzisiaj o tym na razie nie mówiliśmy, wczoraj na wspólnym posiedzeniu komisji mówiliśmy troszeczkę więcej. Niewątpliwie oprócz szansy niesie z sobą ta inwestycja jakieś zagrożenia, dzisiaj do końca nam nieznane, których nie potrafimy na dzień dzisiejszy przewidzieć, ale musimy jednak pamiętać, że angażujemy się w inwestycję no, przekraczającą 200 milionów złotych, czyli zbliżoną do budżetu całego miasta. Oczywiście jesteśmy zdania, mówię tutaj jako Klub Radnych Razem dla Piły, że to właśnie rola firmy w tym miejscu i rola prezydenta miasta, który reprezentuje większościowego udziałowca, jest, aby jak najlepiej te interesy zabezpieczyć. Natomiast naszym zdaniem my jako radni powinniśmy jednak te drzwi otworzyć, umożliwić prezydentowi ubieganie się o te środki, współuczestniczenie w tej inwestycji z kilku względów. Po pierwsze, bo jest szansa zdobycia dodatkowych pieniędzy na inwestycję, która docelowo może potanić gospodarkę odpadami w naszym mieście, co będzie z korzyścią dla mieszkańców. Dlatego, żeby nie przedłużać, jako Klub Radnych Razem dla Piły poprzemy te uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne zgłoszenia? Pan przewodniczący Paweł Jarczak, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja rzeczywiście potwierdzam słowa tutaj pana radnego Pawła Dalkę. Ta presja czasu była ogromna, ale dziękuję za dwie rzeczy. Za to, że ta decyzja nie została za nas podjęta arbitralnie. Jako radni mieliśmy okazję zapoznać się z materiałem szczegółowo. Ja brałem udział w dwóch spotkaniach na ten temat i informacji, bagaż, który otrzymałem, jest bardzo duży. Rzeczywiście potwierdzam również zagrożenie tego, że inwestycja dotycząca budowy instalacji termicznego, zakładu termicznego przekształcania to prawie tegoroczny budżet tej gminy. W związku z tym rodzą się też pewne wątpliwości. Na wczorajszym spotkaniu nie miałem okazji usłyszeć, co na ten temat myśli pan prezydent, ale wiem też dlaczego. Dlatego po prostu, że ta decyzja ma być autonomiczną decyzją Rady. Ja gdzieś tam wczoraj wieczorem jeszcze tą decyzję we własnej głowie podjąłem, natomiast mówiąc o tym punkcie szóstym i siódmym, chciałbym zapytać o jedną rzecz. Czy podjęcie przez Radę projektu uchwały numer 7, czyli upoważnienia prezydenta miasta do zajęcia stanowiska na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do tej inwestycji, pozwoli nam się w dowolnym punkcie z tej decyzji wycofać, jeżeli stwierdzimy, że istnieją realne zagrożenia dotyczące niepowodzenia całego przedsięwzięcia. Słowa, rozumiem, kierowane są do pana prezydenta. Bardzo proszę, panie prezydencie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja dokładnie tak rozumiem intencję tej zaproponowanej uchwały. Ona, jak już wcześniej powiedziałem, ma być taką promesą dla spółki do złożenia odpowiednich dokumentów. W międzyczasie przeprowadzimy analizy zarówno prawne, jak i finansowe tego przedsięwzięcia, bo podobnie jak Państwo działamy w tym samym czasie praktycznie i wiedzy co do terminu złożenia wniosku, ale uznaliśmy jako władze miasta, że nie
chyba niedobrym by było, gdybyśmy nie spróbowali złożyć takiego wniosku, bo dajemy sobie po prostu na razie szans. Te 4 miesiące, które dzielą nas od rozstrzygnięcia, co najmniej 4 miesiące, rozstrzygnięcia tego postępowania ofertowego, dadzą nam czas, byśmy wyrobili sobie własne zdanie na ten temat. To zdanie zostanie Państwu przedstawione i dopiero wtedy będziemy decydować, czy to jest przedsięwzięcie, które chcemy się zaangażować, czy ono jest dla nas bezpieczne pod względem prawnym i finansowym. Także absolutnie oprócz uruchomienia ścieżki tej zgłoszenia wniosku, ja przynajmniej nie podejmę żadnych działań, a w związku z powyższym również prezes spółki, w której jestem w Radzie Nadzorczej, nie będzie miał takiego upoważnienia. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne głosy w dyskusji? Zgłasza się pan prezydent Zbigniew Kosmatka, później pan przewodniczący Jan Muszkubiak. Krótka refleksja łącząca dwie dyskusje, wczorajszą popołudniową i dzisiejsze wprowadzenie i dalej przebieg dyskusji nad zaproponowanym nam materiałem. Muszę stwierdzić, panie prezydencie, że zaskoczył mnie pan pozytywnie, jako że wczoraj miałem wrażenie, że słucham człowieka, którego rada chce zmusić do określonych działań. Dzisiaj słuchałem człowieka, który jest przekonany, że warto jednak podjąć te działania, o których ja już wczoraj mówiłem, że uważam, że powinniśmy iść w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Janusz Kubiak. Ja mam pytanie, czy jest pan prezes Gawłowski lub przedstawiciel Alfatera, który by mógł nam ewentualnie coś dodać w tym zakresie do tej wypowiedzi, bo to jest również spółka, która też zajmuje się oczyszczaniem. Bo niestety działam pod presją czasu. Pan prezydent prosił o głos. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, od 1989 roku minęło ponad 20 lat. Ale myślę, że jeszcze wszyscy się uczymy demokracji. I ta demokracja polega również na tym, że Rada powinna nie tylko być maszyną do głosowania, ale również uczestniczyć w takich dyskusjach jak wczorajsza. I moje stanowisko nie wynikało z braku wiedzy, tylko z niechęci do sugerowania Państwu czegokolwiek, ponieważ jest to przedsięwzięcie na niezwykłą skalę i w swoich działaniach codziennych, panie prezydencie, wydaje w ciągu tygodnia wiele rozporządzeń prezydenta, nie pytając zbyt wiele, a ewentualnie posiłkując się swoimi współpracownikami. Ale tutaj jest napisane, że jest to uchwała Rady Miasta. W związku z powyższym to radni nie powinni być tym elementem, do którego prezydent zawsze przychodzi z projektem, ale również powinni w mojej ocenie współuczestniczyć, szczególnie w tak trudnym momencie decyzji. I nie dotyczy to oczywiście sytuacji codziennych, bo przecież macie Państwo jeszcze wiele projektów uchwał, gdzie tak wielkiej dyskusji i wielogodzinnej nie było, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia bezpieczeństwa finansów naszego miasta taka dyskusja powinna się przetoczyć, jak wczoraj się odbyła chociażby. A oprócz tego nie powinna się ona odbywać pod wpływem sugestii kogokolwiek. I w związku z tym moje neutralne, bo tak powiedziałbym, stanowisko, w którym przedstawiałem zarówno szanse, ale też wiele zagrożeń wynikających z tego projektu, które ja już dzisiaj widzę, no powodowało taki być może, a nie inny odbiór. Ale tak jak powiedziałem, no demokracji będziemy się jeszcze przez wiele, wiele lat uczyć. Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy w dyskusji? Tak, zgłasza się pan prezes Giergielewicz. Bardzo proszę. Niestety nie ma przedstawiciela Alfatera dzisiaj na sali, ale chcę Państwa poinformować, że wróciłem dzisiaj z kilkugodzinnej rozmowy z firmą Alfater i z panem prezesem Głoskim.
chcemy wypracować dokument i nie tylko ekonomiczny, ale również technologiczny, który Państwu przedłożymy, gdzie rola i firmy Altvater i naszej firmy będzie no, sygnalizowana, bo tych wariantów jest mnóstwo. I na tym, że tak powiem, do tego jestem, zostałem upoważniony ewentualnie przez pana prezesa Gawłowskiego i to mogę Państwu przekazać. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne głosy w dyskusji? Tak, pan przewodniczący Marian Barełkowski. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, naprawdę krótko. Ja w imieniu SLD, tak mi podpowiada tutaj Wiesie, ale może spojrzenia lewicowego, ustosunkuję się też w kilku zdaniach do tego i jakie stanowisko my wyrażamy. Tutaj będę wyrazicielem i poprę stanowisko pana prezydenta, byłego pana prezydenta Kosmatki, on się tak martwi o tą moją matematykę. My się też martwimy o to, żeby biomasa była właściwie wykorzystana. Ponieważ ten temat nie jest mi taki obcy, ponieważ już kiedyś żeśmy martwili się, co te gnijące baloty robią na polach tutaj naszych i te wierzby, które rosną i trzeba ścinać, to odpady są również pewnym elementem biomasy. I wydaje mi się, wydaje nam się, że dyskusja na tym, czy należy podjąć takie działanie, czy nie, to jest jak najbardziej słuszne. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Ja myślę, że należy się ukłon w stronę pana prezesa spółki GWDA Bogdana Giergielewicza, jak i jeszcze jednej osoby, której tak cicho tutaj na sali jest, na razie się nie pokazuje. W upoważnieniu występuje kalder, takie pojęcie, taki wyraz kaldera. I to jest Centrum Obsługi Przedsiębiorstw Kaldera, spółka z OO Kamionka 21 Chodzież. I teraz może my jesteśmy zorientowani, ponieważ do 19 żeśmy wczoraj ten temat omawiali, ale ponieważ jest dosyć dużo gości i mogą nie wiedzieć o wszystkich sprawach, to ja jednak uważam, żeby odkryć tą osobę, która będzie bardzo odpowiadać za to, czy ta gmina będzie pewna, czy prezydent będzie mógł spokojnie spać inni, czy radni będą mogli spokojnie spać, czy będzie się to można wycofać. W tym momencie mówię o prezesie Cholewickim. Panie przewodniczący, myślę, że nie będzie tu jakiejś strony nadużywania ze strony radnego i powiem, żeby ten pan przewodniczący, pan prezes Cholewicki się pokazał. To jest ten odważny człowiek z kolegą Giergielewiczem, które się takiego ambitnego zadania podejmują. Im należy po prostu zaufać i dziwić się, że mają taką inicjatywę i taką chęć działania w takim zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. To rzeczywiście jest bardzo dobry wniosek, pomysł, żeby spojrzeć w oczy sprawcy tego całego zamieszania. Przy czym pod jednym warunkiem, że wypowiedź pana prezesa, do której proszę, o którą proszę, nie będzie dłuższa od wypowiedzi pana prezesa Giergielewicza, który już nas zaznajomił z tematem. Bardzo proszę, stoi mikrofon. Dziękuję bardzo za wywołanie mojej skromnej osoby. Ja chciałem tylko podziękować za całą dyskusję i czas, który państwo poświęciliście temu tematowi. Ja pracuję nad nim od 2 lat i w sytuacji, kiedy wydawało mi się, że już nie mam więcej pomysłów, jak go zrealizować, wspólnie z panem prezesem Giergielewiczem, doszliśmy do wniosku, że co 2 głowy to nie jedna i mam nadzieję, że państwo podzielicie nasze zdanie i dacie nam szansę przynajmniej spróbowania i, jak to mawia pan prezes Giergielewicz, sprawdzenia w boju, czy uda się to przedsięwzięcie złożyć od strony finansowej. A gwarantuję, że będziemy robić to tak, aby miasto w żaden sposób nie poniosło ryzyk finansowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przed nami 2 szybkie głosowania, po których zarządzę przerwę. Tak. Proszę Państwa, czy są jakieś inne głosy w dyskusji? Do punktu 6. Czy są
Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto zatem z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych spółki wodno-ściekowej GWDA spółka z o.o. w Pile na lata 2011-2013. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że przy jednym głosie wstrzymującym radni podjęli decyzję w przedmiotowej sprawie. Pozwólcie państwo, że serdecznie podziękuję w imieniu pana prezesa Chorwickiego i swoim. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie... Tak, w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Piły. Mają państwo przed sobą druk z podpisem pana prezydenta pod uzasadnieniem. Projekt ten nie był przedmiotem obrad komisji, inaczej był przedmiotem obrad wczorajszego posiedzenia wspólnych komisji, ale nie był głosowany. Otwieram zatem dyskusję. Pan przewodniczący Janusz Kubiak. Ja mam bardziej pytanie do prezesa spółki, bo jeszcze zastanawiałem się po tej wczorajszej dyskusji, analizowałem i w mediach jakiś czas temu była sprawa właśnie własności, a przede wszystkim gruntów w tej kamionce nagłaśniana. Czy to już jest temat zamknięty i czy ten temat jeszcze będzie wracał, jeżeli chodzi o spółkę? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie prezesie. Temat jest zamknięty, a osoba, która szkalowała dobre imię wójta, ma w tej chwili wytoczoną sprawę karną. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś inne głosy w dyskusji? Jeżeli nie ma, możemy przystąpić do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Piły? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Piły. Dziękuję bardzo. Zarządzam 15-minutową przerwę. Wznawiam obrady. Przypominam, jesteśmy w punkcie 8 porządku obrad. Przed nami projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za ścieki sanitarne na okres od 1 marca 2011 roku do 29 lutego 2012 roku. Bardzo proszę pana prezydenta o przybliżenie tematu, ewentualnie wyznaczenie osoby do zreferowania tego punktu. Bardzo proszę pana prezesa Giergielewicza o przedstawienie propozycji. Proszę państwa, w związku z tym, że zmusztrowano mnie za długą wypowiedź, więc w skrócie prezentacja. Na terenach, które my obsługujemy, na terenie miasta Piły, jest to tylko część miasta. Tak już mówiłem, w drodze na Szydłowo uzbroiliśmy te tereny. Nadal nie mamy odpowiedniej ilości ścieku w stosunku do majątku, który funkcjonuje. Jak państwo zauważycie w tej kalkulacji, to amortyzacja na przykład jest tylko 1%, a mogła być 4,5%. Jest tam 20 parę tysięcy na płace, to znaczy, że półtora człowieka przez rok obsługuje to. Zminimalizowaliśmy to na ile się dało. Niemniej nie uzyskaliśmy nadal przy tej ilości ścieku prognozowanych ceny równowagi i zdecydowaliśmy się, że będziemy jeszcze ten, być może w następny rok, będzie wewnętrzna subwencja firmie. Jest to związane z faktem, że inwestycja, którą realizujemy już kilka lat, nie jest zakończona i tu już miałem okazję mówić. Jest tam parę ulic do zrobienia. I również nieszczęśliwe z tego punktu widzenia schronisko do przeniesienia na teren Gwdy, gdyż wtedy około 20 hektarów pod budownictwo jednorodzinne się uwalnia i to
no, da nam już niezbędne ilości ścieku, żeby nastąpiła cena równowagi, czyli nie, po prostu nie było w firmie na tej skromnej działalności straty. Podkreślam, że jest to piła, to jest tylko około 6%. Niemniej no, każdy pieniądz, że tak powiem, wydawany z firmy boli, a przychodzący cieszy. I to dzisiaj jeszcze nie nastąpiło. Pozwolę sobie tylko taki krótki informacji, jeżeli będą pytania, to oczywiście odpowiem. Dziękuję bardzo. Projekt tej uchwały był przedmiotem obrad komisji. Bardzo proszę o opinię. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta, pan przewodniczący Lucjan Szutkowski. Komisja zatwierdziła, zaopiniowała projekt pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, pan Włodzimierz Bystrzycki. Bardzo proszę. Projekt uchwały wraz z załącznikiem, który stanowi taryfa cen za ścieki sanitarne, 9 za, 1 wstrzymujący. Dziękuję serdecznie. I Komisja Gospodarki Miejskiej, pan przewodniczący Mieczysław Karpiński. Opinia komisji jest pozytywna, przy tym głosie wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Nie widzę głosów, możemy przystąpić do, nie widzę zgłoszeń, możemy przystąpić do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za ścieki sanitarne na okres od 1 marca 2011 roku do 29 lutego 2012 roku. Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za zatwierdzenie taryfy. Jeszcze chwilkę, panie. Rzeczywiście dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie podjęła decyzję w przedmiotowej sprawie. Dziękuję jeszcze bardzo. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Bardzo proszę, panie prezydencie, o krótkie zreferowanie tego projektu uchwały, tudzież wyznaczenie osoby. Mamy na sali prezesa miejskich wodociągów i kanalizacji, pana Bednarczyka. Proszę o zabranie głosu. Bardzo proszę, panie prezesie. Szanowni państwo, plan wieloletni obejmuje lata 2011-2013 i na wstępie, wprowadzając tutaj do mojego referatu, chciałbym powiedzieć, pochwalić się, że poprzedni plan inwestycyjny na rok 2010, czy za rok 2010, jeśli chodzi o wartości finansowe, został zrealizowany w 103%, czyli więcej niż planowaliśmy. Mówię to dlatego, że wydaje mi się, że ten plan, który teraz zaproponujemy, jest planem ambitnym, ale jak najbardziej możliwym do realizacji. Takie najważniejsze aspekty tego planu to, proszę państwa, założenie, że chcemy zrealizować ponad 31 km wszystkich sieci. W tym planie mamy również ujęte takie zadania jak regeneracja istniejących odwiertów studziennych w Dobrzycy, czyli ujęć naszych, jak również rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie nowych odwiertów, z tym, że nie na barierze wschodniej tak zwanej, czyli tego drugiego ujęcia w miejscowości Dobrzyca, tylko na najbliższe lata po analizach stwierdziliśmy, że szybciej i taniej będzie dokonać odwiertów na terenie istniejącej stacji udatniania wody na ulicy Wałeckiej. Jeśli chodzi o najważniejsze inwestycje sieciowe, to wymienię tutaj te, które są, powiedzmy, takimi sztandarowymi, czyli wspomniane ujęcia wody na terenie stacji udatniania wody przy ulicy Wałeckiej, budowa wszelkich sieci w rejonie Koszyce K1, K2. Tam mamy do zakończenia dwa etapy, etap trzeci i etap czwarty. Budowa sieci na terenie byłego lotniska, to jest w ramach programu rewitalizacji terenów powojskowych. Budowa sieci na terenie byłego Centrum Szkolenia Służb Czołgowo-Samochodowych oraz duża inwestycja ujęcia wód deszczowych z dużego obszaru Piły w rejonie ulic Kossaka i Garczyńskiego. Być może, że koncepcja ulegnie zmianie, ale na dzień dzisiejszy zakładamy budowę nowego kanału i odprowadzenie tych wód poprzez oczywiście separatory do rzeki Gwdy.